Cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj Elendrat, odcinek 6 chyba, a raczej na pewno. W dzisiejszym odcinku kupujemy dużo sprzętu. Tak więc no. Pole numer 4, kup. I lecimy na żniwa. Dzisiaj tego nie będę grać, tego do poprzeczniania tych wad, do dnia puszczę pracownika. Tutaj będzie sobie kosił powoli. No i się kupuje nowy sprzęt. Tak więc spokojnie. Nowy ciągnik. No przyczepę nie wiem. Bo nie mam plonów. Dużo. Więc przyczepa może poczekać. Ewentualnie w starcie kasy do przyczepa. No tutaj do czwórki jest dużo terenu trawy jeszcze. Żeby dużo szanów. A rzepa kwitła do tego zaczynają. W sumie dobrze, że kupiłem to pole. Fajnie, że to pszenica jest. Przynajmniej będzie słoma dla krów. I się zastanawiam, czy chyba kupię jeszcze tą prasę do pestek. 400 tysięcy, kurde, nie wiem, 400 tysięcy to jest taka, czy... To nie wiem, zobaczymy. Na ile mnie stać będzie. 7 też, kurde, to tysięcy. Nie wiem, ciężko będzie. To pole wyszło drogo. No i sarek pozbierany cały, oczywiście, o tego nie powiedziałem. Robimy drugi poprzecznik. Jest to. Dobra, drugi poprzecznik zrobiony. 115 godzin farmingu jest. 22 oczywiście. No i dobra, idziemy do sklepu. A może w sumie jechać ten kombajn. Nie przeszkadza. Stawienia kół. Ciężniki oko. Konsola ładowacza nie. Konfiguracja. Standardowy, no było wtedy zielony. Nie chcę Warriora. Warriora. Kolorek damy sobie niebieski. I tutaj lecimy K. Czekaj, bo ja zawsze mam problem, żeby szukać tej. I tu nigdy nie wiem, co dać. Dobra, damy wykrzyknik. Ok. Kasperek jest. Dobra. Dobra, kup. O kurde. Takiego obrotu spraw finansowych się nie spodziewałem. Myślałem, że to inaczej wyjdzie. No miałem tyle sprzętu zaplanowane. Przede wszystkim siewnik. To już jest 110 tysięcy. O kurcze. 45 tysięcy. Będę miał 30 par. 28, a to akurat. O kurcze, i rożepiki na moza Amazony. Ale miałem jeszcze kulter kupić. Nie wiem, ale chyba na talerzówce na razie będę cisnął. Talerzówka i siewnik. Więc już wiem, że siewnik jest uprawą 7. No. 20 parę tysięcy potrzebowało, żeby kupić prasa. A prasa ile by przyszła? Kredy mam na maksa, więc jak coś. Chyba tego kajca. O kurde, 160 tysięcy.
No to pozdro. A Coulter chyba 25 tysięcy przyszedł, nie? Niebronny mechanizm, tylko kultywatory. Ta, 24,5. Więc ciekawy, ciekawy. Dobra, niech on dojdzie do końca, co nie? A jak to ze sprzętem zielonkarskim wygląda u mnie? Wiem, że przyciążarkę sprzedałem. Właśnie przyciążarkę sprzedałem. Ale kosiarki to 12, 19. 5 tysięcy około. Więc no. Dobra, wycyp to. Niech to zaraz opowiedzie, wybierz. Przyczepa samozbierająca nie, ale prasa. 30 parę tysięcy. Wiem co zrobię. Nie no, szufanie. Pług sprzedam, resetuj. Zgrabiarkę resetuj. Rigi tak katać resetuj, bo nie potrzebuję go. Tylko miejsce mi zagraca. Tu jeszcze prasa powinna stać. Tutaj to stoi. O, jeszcze ta przednia kosiarka sprzedaje. No chyba od razu kupię ten zestaw większy, wiecie? Do koszenia traw. Nie chciałem tego robić, ale jednak to zrobię. Mleko mają 1000 litrów. Dopiero sprzedawałem. A ja miałem tego biziera. Na dostarcz. Pozycja załadunkowa stąd. I zacznę pracę. Na DLW. Wiem, że masz to, no ale... Ach, ten to jedzie przez to, to nie patrzę. Digitraka sprzedaję, no bo mam dość fara. Dużego. Czy dużego? No, to jest duże. Po prostu mam dość fara, mam tego... Lindnera. To elektryka sprzedam, no bo niepotrzebny mi elektryk. A to zawsze jest dodatkowa kasa. Za zestaw kosiarek jest chyba 30 parę tysięcy na pasek. I tu jest ten prześpół. Nie wiem ile za elektrykę dostanę. Ale no trzeba trochę pozmieniać ten park maszynowy, żeby się wam nie nudziło przede wszystkim. Żebym miał robotę, nie? Bo jak mam czwórkę pole, to już mam robotę. Uuu, synu. Elektrykos nie daje się rady. Musiałem się rozłożyć. Ale i nie odczepię teraz, jak muszę ją złożyć. Dobra. Jeszcze prasa. Prasą to dużo nie narobiecie. No tylko z siano sprasowałem tak naprawdę. No ale już po prostu czas, żeby ją sprzedać. No dobra, pług za 10 tysięcy. Nie będzie 10 tysięcy. 8800, dobra, sprzedaj. Zgrabiarka 4200. Prawie. Kosiarka 13200. Dobra, sprzedaj. Muszę zawsze się nie umyć, ale nie. Nie mam. Na szczęście. Nie no, busiera nie sprzedaję, bo busier to dobry sprzęt. O, Rigitrack 37 tysięcy, dobra. Sprzedaj. Zapraszam, to jest 37 tysięcy. Prasa nie była używana praktycznie.
przednia koziarka, no to tam 8700 prawie. I mamy 111 tysięcy na kolejne maszyny. Dobra, na pewno zestaw kosiarek sobie na początek. Jakby ta robota też szybciej szła. I co chciałem? A kosiarki, tylko nie wiem gdzie to jest. Nie, a tu są kosiarki. Chciałem ten zestaw kupić. Tu. To do czwara oczywiście zestaw. Przyszansarkę do Lindnera. Na 9-metrową kupię. Zastanawiam się nad tym kunem, ale jednak nie. I zgrabiarka Samasza. 19,5 metra. 19,5 tysiąca. No, mam jeszcze jakieś 40 tysięcy. O, i ten park maszynowy już lepiej wygląda. Dzisiaj skosimy trawę. W kolejnym odcinku będziemy chyba ją przewracać i... Nie, tylko to. Może z tym deszwarem? Znaczy na pewno deszwarem, ale może z tym deszwarem. To... A jak to tam wygląda? On jeszcze kosi? Nie, nie był gaty, nie był. No bo siano dla krów muszę robić. A i zrobiłem dwa, tak jak nie powiedziałem, bo zrobiłem dwa kontrakty na siano. Przy polu numer 15, 24. Z tego dostałem 13 kostek. 13 kostek dla siebie po 8 pol. No właśnie, jakieś poszoły trzeba będzie kupić. Poszoły też nie jest tanie. Tu jest wiatr? Tam jest wiatr. To nie było się ładować. To się rozkładaj. A, serio, tam to jest. Może dojeje. Fajnie jakby dojechał. Opiszcie do dołu. Dobra, dojedzie. Jest. Fajnie. Ale to też tak na tej było 8. O, jeszcze Żyda zostawił. A jak? A pewnie jak do kiego opuściłem, bo... To też tak na styk w sumie dojechał. Bo zostało mu ile tam? Z 70 kilo. Do końca. Więc to tak nie za dużo mu zostało w tym górniku. Ale dobrze, że w ogóle dojechał. Oj, dobra, ja go nasypuję, ja sobie jedzie dalej. Byłeśmy tu na wasz szefa? Nawet spoko na razie. Ten będzie mój kupiony. Bo myślę, że to będzie mój kombajn. Ale na razie nie mam kasy. A mleko po ile? Jest 2600 chyba. To 2500 było ostatnio. O, 2800 jest, o kurczę. A 1000 litrów. Zawsze 3000 bym dostał. Muszę zobaczyć ile paszowóz kosztuje. Oczywiście paszowozem dziś nie będę bawił, no bo... Ten Silo King ma 22 metry, ja to mam 20. Dobra, 45 tysięcy, czyli 5 tysięcy brakuje. Ale dobra, będę miał przez czynicę. Przez czynicę jedynie handel. Był za 1300, ale tego fajnie. Tylko chciałem, żeby to pole kupić i skosić jeszcze. Wiem, że w poprzednim odcinku było dosłownie to samo. I koszenie, ale mamy zostałe mi było. To jest rozłożone. Trzeba... Teraz jak się podnosi, to się podnosi. Nie rozłożyło było. W takim razie. Są takie półówki do koszenia dwie. To też. Ale fajnie ten zestawem będzie szło, z tego co widzę. No tu już jednak jest jakieś tam 7 metrów, nie?
fajnie tego pola ubywać. No i też głównie jak na nią kawałkę ci pieca wsadzić. No kurde, jednak będzie tego ziana. W kostki trochę ziana będzie, także spoko. Bo trawa, żeby miała takie kartki, to aż tak szybko nie rośnie. Więc... No, akrów mam 15 i on dziennie tam chyba 10... Nie wiem, bo teraz nie mam pełnego koryta, ale oni tam chyba 10 tam dziennie biorą. Żarcia. No więc tego żarcia trzeba mieć do nich. Ale powiem wam, że fajnie jest ten dostawę prosić. Podoba mi się to. Kurde, co na haszcze, żeby mniej więcej jeden razy wyciągnąć. Taki łapczywy na tą trawę nie jest. Ale ze 100 prawie 9 metrów to robota będzie szła. Pani. Co tu się stanęło? Dobra, ja tutaj nawracam i tutaj puszczam GPS-a do tyłu. Aha, serio tak nawracam. A czemu mi tak GPS przeszkadza? A, bo ja kontrolowę nie klikam. A nie, dobra, bo za daleko pojechałem. I mi ścieżka przeskoczyła. Dobra, nieważne. Never mind. Nieważne. Nie przeszkodzał go kilku. A, bo to po prostu była ścieżka dalej i mi to on złapał. No. Nie ogarnąłem tego, że to jest takie wcięcie jeszcze. Ale widzę, że pod górkę tutaj dość mocno robi to. Tą kusiarką. No aż go zatrzymuję, kolegę. Dobra, przejadę sobie na jedną kosiarkę sobie. Chcę tutaj podwyższyć, które się fajnie zaobrazało. O, tutaj. Dwa razy jeszcze dużo lepiej do razu. Już na jednym przejeździe. No i jeszcze musiał zadzwonić tam. To drzewo. Co jest mi tam? Czekaj. Dobra, ten przyjechał. Ten ma 8200. Więc idealne warunki na wysypanie kombajnu. Tutaj na razie nie koszę, bo on tutaj koszył. Ten chłop tu ciągle jeździ. Czyli ile się pszenicy kosiłem? 24 tony z tego pola już dało. A to jeszcze 3 z 2 przyczepy leciutko, da? Na 3 to nie liczę, ale 2 na pewno, da? 40 ton powinno być. 40 ton to jest kolejne 40 tysięcy. Na pewno 40 tysięcy. Więc już fajna sumka. A, bo za daleko do klika. Tego też nie wiem. A, kurde, nie mogę się przyczaić, no to jest ze skosa, tak.
prawie i znowu GPS przeskoczył, bo chciał tamtą przejąć. Ale teraz, ogarnąłem i zauważyłem, że jest tutaj. Wszystko jest luks. Teraz po tym przejeździe powinien normalnie wjeżdżać. Bez problemicy. Zobaczymy, czy teraz normalnie wyjdzie. Ale powinien normalnie wjechać, bo tu już nie ma góry. 22 na godzinę. Bo 16 zwolnił, to jest dobrze. Czyli góry nie ma, góry nie ma, ale górka jest. Tak widzę, że ten 24 tutaj za lekko nie będzie miał nie. Zwłaszcza z tym siewnikiem. Testowałem ten zestaw. To wiem, jak on się spisuje na tych polach. W pewnym miejscu będzie miał problem, ale to się da. W sumie powiem wam tak, że jak się tą trawę na tamtej łące, dziko się w poprzednim odcinku, to powiem wam, że tam nawet zdychał dość warusewka. Nie wiem, czy miał konfigurację największą. Ale pewnie nie, bo to z kontraktu, to nie wiem, co tam za konfiguracja była. Nie pamiętam szczerze, co tam była za konfiguracja. A w sklep nie chce mi się wchodzić teraz. Sprawdzę tego. A, bo koguty ma włączyć, tego on długa. Zapomniałem mu koguty włączyć. Szczególik. Się zastanawiam, czemu on mi tu... na mapie miga. Ale on przecież kogutów nie wyłączy. Kogutów mu nie zgasili, dlatego mruga na mapie. Jakieś tam pomimo, to przejazd jeszcze zrobił sobie na luzaku. Niestety będę się całe pole jechać na pusto kombajnem, ale trudno. Albo niech nacapluje pełny zbiornik, ile dojedzie z powrotem, tyle dojedzie. Właśnie ja będę miał bliżej dojechania. Czy jest to jakaś opcja, nie? Ja mam z tymi małymi wieśarkami, małymi. On był 4 metry. Z przodu były... No było chyba... Nie wiem ile tam było, ale około 6 metrów. Może 7. Tam tak za szybko nie szedł, to koszenie. Tym zestawem się jest fajnie. Bo idzie to kosić, fajnie, szybciutko. Nie spodziewałem się, że... Będę musiał maszyny sprzedać ziemkarskie, żeby kupić sobie nowe. W sumie nie wiem, jak ja to liczę, jeżeli to jest starsze kasy. Nie wiem, jak ja to liczę, szczerze mówiąc. A nie, bo ja liczę też, że jak ja kupię pole, to będę musiał mieć 700, chyba 50 tysięcy. 716 tysięcy bym to wyszło. Ale miałem 690 chyba. Tak, to się mówi. Wszystko wiem. Wszystko przewrócimy, no. Bo chyba starczy mi czasu na to, żeby to przewrócić jeszcze. Znaczy, no nie kończy to. Dobra, starczy czas. Starczy czas. Nie ma tam.
fajnie, że rząd tutaj widzę, że odchodzą. Na linerku bez GPS-a, no bo nie ma. Teoretycznie jest. Dobra, dojdzie do końca i weźmy chyba 10 ton. Tak więc fajnie, podoba mi się. Ale chyba potem ci kupić ci krew, szczerze mówiąc. Bo tak. Więc dobra, 30 minut poszedłem takie pole w tym rządzie. Więc fajnie. Ładne, równe pokosa, się będę chciał opracować po jednym odcinku. Bo wypożyczałem go, ale nie miałem restrakcji, bo po co? Nie chciałem się wpisywać. Dobra, jest to sito, ale tam skoda jechał. To, że teraz trochę zwiększy z zapasem dojechał. 100 kilo więcej zapasu, nie? Teraz mam 214 kilo zapasu, to by miał chyba 86. To jest on. Esasito. Ten lejny zbiornik, czy to będzie ile? Będzie 8 i 24 ręce. 24 i 8 to 6, 32 tony. Tam końcówka 2 tony na pewno na zbiorniku, czyli mam 34. Są 3 przejazdy, to około 6 ton. Więc powinno wyjść te 40 ton. Więc powinno wyjść te 40 ton, szczerze mówiąc. Więc fajny wynik. Tak na to, że nic to pole nie włożyłem. W sumie to dobrze, że kupiłem ten land, bo mi się podobał. Znaczy mogłem teren łąkowy później kupić, ale... No. Dobra, także dziękuję za odcinek, bo zapraszałem do tego spotkania. Tak więc na razie, trzymajcie się, cześć!